Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota Sępka, kolejny odcinek Horyzontów Rynku, na który serdecznie zapraszam. Dzisiaj moim gościem będzie pani Agata Adamczuk-Nużyńska, lekarz-onkolog. Jeszcze raz dzień dobry. Bardzo dzień dobry mi miło, państwu, że przyjęła pani nasze zaproszenie. Mamy taki teraz okres ciekawy, bo był październik, czyli to był miesiąc, kiedy kobiety szczególnie powinny zadbać o swoje zdrowie, właśnie to zdrowie onkologiczne w kierunku nowotworu piersi. Mamy teraz Mowember, jak to panowie mówią, czyli profilaktyka raka jąder. Dlatego postanowiliśmy również ten temat poruszyć na naszym kanale. I proszę mi powiedzieć, zaczniemy, tak jak ja mówię, zawsze od początku. Jest pani lekarzem onkologiem. Proszę powiedzieć, dlaczego onkologia? To jest mi takie bliska specjalizacja, ale chciałabym właśnie posłuchać, dlaczego pani ją wybrała i czy wybrała pani już jakiś szczególny kierunek właśnie w tej specjalizacji. Onkologia dlatego, że tak myślę, że od studiów najbardziej interesowała mnie właśnie ta dziedzina, chociaż była przeplatana na zmianę z chorobami wewnętrznymi. Na szczęście te dwie dziedziny się w medycynie łączą, więc mogę jednocześnie prowadzić chorych onkologicznych i troszeczkę bardziej przyglądać się ich i pozostałych chorobom internistycznym. Jeżeli chodzi o specjalizację, ona jest jednostopniowa, czyli to jest ogólna onkologia kliniczna i oczywiście część jest na przykład szpitali bardzo referencyjnych typu Centrum Onkologii, gdzie na przykład są oddziały leczenia chorób piersi, przewodu pokarmowego. Ja pracuję w takiej jednostce, gdzie leczymy wszystkie nowotwory, więc ogólnie mamy chorych z każdym prawie nowotworem, także mamy ogólnie chorych onkologicznych. Czyli super, można naprawdę bardzo szeroko się douczać może tak, bo bardzo dużo się w tej kwestii dzieje i zdrowotnego, jeżeli chodzi o leczenie, no i też jeżeli chodzi o rozwój choroby. Dokładnie. Ostatnio się dużo dzieje. Bardzo właśnie ostatnio się dużo dzieje. To chyba też po COVID-zie nam się tak trochę wysyp tych chorób nowotworowych pojawił. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że ludzie byli zamknięci w domach i mieli mniejszy dostęp do lekarza. No i te teleporady to chyba nie do końca jest właściwa diagnoza. Czy przestaliśmy raptem dbać o siebie i się leczyć? Ogólnie to nie mogę powiedzieć, że z powodu COVID-u jest więcej chorób nowotworowych. Raczej chyba to się nie wiąże. Być może takie badania powstaną i będą wyniki racjonalne, aczkolwiek chorzy przestali faktycznie chodzić do lekarzy. Były te ograniczenia tak naprawdę. Część osób czuje się dobrze, nie idę. Badania profilaktyczne nie były wykonywane i faktycznie po jakby ta pandemia troszeczkę zelżała, tak 21 rok, to trafiało bardzo dużo chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową, przerzutową, tak? W czwartym stopniu zaawansowania. Ja pamiętam, że wróciłam akurat po urlopie macierzyńskim i pamiętam tą onkologię sprzed, a po erze covidowej i mówię, o co chodzi? Każdy przychodzi i ma zaawansowaną chorobę. Nie ma leczenia uzupełniającego, nie ma leczenia przedoperacyjnego i faktycznie wtedy było takie żniwo, że niestety chorzy się po prostu nie diagnozowali, bo się bali, tak? Bo było dużo zamkniętych ośrodków tak naprawdę onkologicznych. Były też teleporady i one nadal są. Ja uważam, że mają swoje miejsce w medycynie. Na przykład, jak ktoś chce przedłużyć receptę na jakieś stałe leki, okej. Jeżeli ktoś dzwoni, chce skierowanie na badania, jasne, jak najbardziej. Tylko, że już omówienie tych badań, na przykład, boli mnie brzuch, pani doktor mi zleci badania. Jak ja zlecę badania i tam nic nie wyjdzie, to nie znaczy, że tego chorego brzuch nie ma prawa boleć. Tylko musimy dalej pójść do lekarza i tą diagnostykę pogłębić. Więc teleporady na pewnym etapie super i myślę, że one zostaną. Ale na pewno jeszcze wizyty stacjonarne powinny być jakby po teleporadach. To nie może być jedyna medycyna. A niestety tak było, tak? Tak było, że to była główna medycyna i pacjenci nie przychodzili. Lekarze też, część centrów było zamkniętych. Ja pracowałam na przykład cały COVID i my pracowaliśmy w miarę normalnie, tak? Wiadomo, że tych chorych było mniej, ponieważ chirurdzy nie operowali, urolodzy, którzy gdzieś tam nam, pacjentów kierują do nas, tak? Po tych zabiegach, więc chorych było dużo mniej, ale my pracowaliśmy przez całą pandemię i mieliśmy kontakt nie na teleporadach, tylko face to face z pacjentem, tak? No właśnie, to też jest bardzo ważne, ale rzeczywiście widać po szpitalach, bo obecnie też miałam przyjemność
wątpliwą. Oczywiście przebywania w szpitalu, bo taka była potrzeba i rzeczywiście pacjentów jest bardzo dużo i tych pacjentów właśnie z takimi zaawansowanymi chorobami. Proszę mi też powiedzieć, co powinniśmy robić, żeby jak najbardziej zminimalizować zachorowania właśnie na nowotwory wszelkiego rodzaju, no bo profilaktyka przede wszystkim. Tak. Od co mówiłam, że tej profilaktyki nie było w dobie COVID-u, dlatego też te nowotwory bardziej zaawansowane. No mamy badania tak screeningowe na nowotwory typu nowotwór piersi, typu szyjki macicy. Mamy na nowotwór jelita grubego i to są główne trzy programy, które mamy i gdzieś tam chorzy te badania, znaczy chorzy, pacjenci, którzy w zasadzie oni są bezobjawowi, tak? To są badania screeningowe, więc powinno się pamiętać, że mam już pewien wiek i warto byłoby się przebadać w ramach screeningu, tak? Nie jak mam objawy. Jak objawy, no to już jest chory, niestety objawowy, tak? To też oczywiście musicie przebadać, ale screening jest dla osób bezobjawowych, tak? Też gdzieś powoli zaczyna wchodzić screening, może jeszcze nie w Polsce, ale zalecenia są do badania w kierunku raka płuca, tak? Żeby wykonać tą tomografię komputerową, więc na pewno możemy te nowotwory wyłapać wcześniej, tak? Oczywiście no, procent, który się w Polsce zgłasza jest niewielki, to jest tam 11% chorych na przykład na mamografie kontrolne, więc no to jest niewielki procent społeczeństwa, podobnie z kolonoskopią, nie jest dużo lepiej. Na pewno jak żyjemy, tak? Coraz więcej pędu, stres, nieaktywności fizycznej, no dieta odpowiednia, tak? Na pewno ma to wpływ na rozwój chorób nowotworowych, czy papierosy, czy alkohol. No głównie niestety te używki też powodują, że wzrasta ryzyko chorób nowotworowych, tak? Okej, a proszę mi powiedzieć, czy też właśnie przez strach, że zachoruję albo będę chory, wpływa na to, że ludzie nie chcą stosować tej profilaktyki? Bo taki, można powiedzieć, pozytywny szum informacyjny w tej kwestii jest naprawdę duży. Jest dużo zachęceń do badania się i telewizyjnych, i radiowych w internecie. Dlaczego ludzie właśnie, czy oni się boją z tego skorzystać? Właśnie boją się choroby? Czy chyba lepiej zapobiegać niż leczyć? To takie jest standardowe stwierdzenie. Z czego to wynika? Boją się. My to wiemy, że ale dla innych chorych mrak to wyrok. Ja wolę nie wiedzieć. Wolę nie wiedzieć, umrę jak umrę. I to jest standardowe przekaz tych pacjentów, że ja wolę się nie badać. Chociaż też na przykład moja mama się badała i to nic nie dało, tak? No więc gdzieś tam niestety u nas w społeczeństwie takie właśnie stwierdzenia są, niestety. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o panów, bo mam dużo kolegów w pracy, USG jąder, kiedy się powinno w ogóle wprowadzić tą profilaktykę właśnie w kierunku raka jąder i kiedy USG jąder, a kiedy już zacząć te badania tak zwane per rektum? No właśnie na raka jądra nie mamy tej jakby badania przesiewowego i w zasadzie to jak pacjent powinien głównie sam się badać, tak? Jeżeli w samobadaniu, no wiadomo, nie jest to też popularne, ale powinni mężczyźni badać jądra. Jeżeli wyczują, że coś jest nie tak, jakiś ból, zgrubienie tego jądra, to wtedy skazanie do USG jądra. Mało kiedy robimy to profilaktycznie, kiedy nie ma tych objawów. Ja pamiętam mojego chorego, pierwszego jednego, jak zaczynałam pracę 10 lat temu, 18-letni chłopak. No i moje pytanie, skąd się pan dowiedział, że dlaczego pan poszedł do tego urologa? No pani doktor, no bolało mnie jądro, otworzyłem sobie internet, klepnąłem, ból jądra, no to muszę robić USG i pójść do urologa. No i ten chory się zdiagnozował po trochu sam, tak? I bardzo sensownie, jest nadal zdrowy, pracuje, teraz już 10 lat temu minęło, więc jakby nie ma tej choroby nowotworowej. I pamiętajmy, że akurat rak jądra jest nowotworem, który dobrze rokuje. 95% 5-letnie przeżycie, więc ten nowotwór naprawdę dobrze rokuje. Warto się badać i kiedy coś nam się nie podoba, lepiej zrobić USG, tak jakby, bo się boimy, sprawdźmy, niż no dobra, poczekam, może będzie lepiej, nie pójdę, bo się boję. Tak. A pewnie nie przestanie, tak? Więc lepiej to USG zrobić po prostu, kiedy cokolwiek nie podoba się mężczyznom. Tak? A czy warto stosować właśnie środki przeciwbólowe i tak odsuwać to badanie? Bo bardzo dużo osób właśnie też w tę stronę idzie, to tak zwane samoleczenie, że wezmę jeden, drugi, trzeci raz coś przeciwbólowego i pewnie przestanie. No pewnie na jakiś czas przestanie, ale później ten ból wróci. I jak właśnie, jak szybko się rozprzestrzenia taki nowotwór jądra? Generalnie wiadomo, że no, środek przeciwbólowy warto wziąć, jak ktoś cierpi, żeby chociażby na to badanie dojechał, tak? Ale no, to nie musi być rak jądra, może być to skręt jądra, tak? I tam naprawdę każde minuty się liczą, więc uważam, że jak najszybciej trzeba pojechać i sprawdzić, czy się nic złego nie dzieje. Jeżeli chodzi o jak szybko, to też zależy tak naprawdę. To nie jest aż tak bardzo piorunujący nowotwór, jak znamy, aczkolwiek zdarzają się na przykład, że rak jądra, pierwszy objaw, bóle kostne i są przerzuty w kościach, tak? Albo ból brzucha, ale tak
tak nie w okolicy jąder, tylko wyżej i mogą być zmiany na przykład węzła chłonnych i to daje ból. Także różnie bywa, więc no wydaje mi się, że to jest też niestety indywidualnie. U każdego się ten nowotwór w różnym tempie rozwija, ale nie jest aż tak szybko rozwijający się, jak inne nowotwory potrafią, tak? Okej, okay, czyli jak już coś boli, to powinno nam się zapalić światełko, tak, i zacznijmy coś z tym robić, a nie właśnie bierzmy środki przeciwbólowe i czekajmy, że przestanie nas boleć. Dokładnie. A jeżeli chodzi o profilaktykę, to jak często te badania profilaktyczne powinniśmy, no bo samo badanie, okej, okay, ale też te badania takie typowo medyczne, profilaktyczne, jak często one powinny być wykonywane? Znaczy są wytyczne, tak? Mhm. Te wszystkie badań screeningowych tak naprawdę, jeżeli chodzi o screening, no to na przykład przy raku jelita grubego, tak? Screening mamy 50, 65 rok życia i generalnie kolonoskopię wykonujemy co 10 lat. Mhm. Chociaż ja zawsze mówię chorym, że to nie tak do końca. Bo jeżeli lekarz zrobi to badanie i napisze, były polipy, no które tak mieszane, są gorzej rokujące i zalecam za 2 lata powtórzenie kolonoskopii, to nie znaczy, że 10 lat, tylko za 2 lata faktycznie tak powtarzamy tę kolonoskopię, tak? Jak mamy na przykład mamografię, teraz pamiętajmy, że od 1 listopada zmieniły się wytyczne screeningu raka piersi. Nie jest to już 50, 69 roku życia, tylko 45, 74, czyli kobiety młodsze mogą już na mamografię się zapisać, no i powtarzamy ją co 2 lata, tak? Cytologię co 3 lata, tak? I to są 25 i 59 też rok życia. Także mamy pewne... Cytologię co 3 lata? Co 3 lata jest tak w screeningu. No. Oczywiście jak coś się dzieje i właśnie zrobimy pierwsze badanie, tak? I zależy jakby dalszy tok i rytm badań od tego, co wyjdzie w pierwszym badaniu. Jeżeli w pierwszym będzie okej, no to możemy sobie pozwolić na odczekać, ale jak już pierwsze będzie na granicy, jakieś będzie wymaga autodiagnostyki, kolposkopii, czegoś innego, to wiadomo, że nie czekamy 3 lata, tylko właśnie postępujemy z zaleceniami ginekologicznymi, tak? Okej. Dobrze. To jest tylko wskazanie, ale nie musimy się tego trzymać bardzo rutynowo, tak? Tak, właśnie zapytałam o tę cytologię, bo wydawało mi się, że powinniśmy ją robić raz do roku, ale jeżeli jest... W screeningu jest co 3, tak. Wskazane co 3, no to przynajmniej tego się trzymajmy, róbmy co 3. Jeżeli chodzi jeszcze o nowotwór właśnie jądra, czy to prawda, że go można wykryć przez test ciążowy, że pozytywny test ciążowy oznacza, że jest to taka pierwsza diagnostyka w kierunku nowotworu jądra? Może niestandardowa, tak, można, ponieważ nowotwory jądra charakteryzują się, że jak wykonujemy badanie krwi, to robimy je w kierunku beta-HCG, LDH i AFP. Tak? To są takie markery charakterystyczne leka jądra. No więc beta-HCG, tak, które możemy stwierdzić na podstawie testu ciążowego, jak jest podwyższony poziom, tak samo może być u chorego mężczyzny z rakiem jądra, więc faktycznie można w ten sposób zdiagnozować raka jądra, ale to nie jest standard. To nie jest standard. Okay. Jednak lepiej pójść do tego lekarza. Ale jak się boimy, możemy w domu zrobić test, chociaż wiadomo, że pewnie nie wiem, jaka jest swoistość tego testu, żeby nie było tak jak czasami w ciąży. Zrobimy test ciążowy taki kupiony i nie zawsze jest dodatni, a można być w ciąży, więc żeby nie przegapić jednak. Także jak jest ból, a test ciążowy jest ujemny u mężczyzny, jednak bym poszła do lekarza. Zgadza się, tak. Takie mamy wskazanie. Jeżeli chodzi o nowotwory piersi, to w jakim wieku najczęściej kobiety chorują i w ogóle czy jest jakiś wiek graniczny? Już trochę mi pani powiedziała, że nie ma takiego wieku, ale w ogóle taka najmłodsza właśnie pacjentka, pani, jeżeli miała pani do czynienia właśnie z nowotworem piersi, a pewnie tak, pracując w szpitalu, to jakie są właśnie te granice zachorowalności? Znaczy wiek, tak jak pani powiedziała, naprawdę są bardzo duże, jakby młode kobiety chorują i też starsze. Ogólnie wiadomo, że wszystkie choroby nowotworowe zwiększa się ryzyko zachorowania wraz z wiekiem. Czyli po 70 to ryzyko jest jak największe, chociaż wiadomo, rak piersi charakteryzuje się tym, że są to chore często młode. Moja najmłodsza chora akurat nie była jakoś bardzo młoda, była to chora 40-paroletnia, 44 lata akurat dzisiaj było mnie w poradni na wizycie kontrolnej. Szybko wykryty nowotwór, zoperowany, chora w tym momencie nie ma choroby aktywnej nowotworowej, więc też pamiętajmy właśnie, co mówiliśmy, że szybko wykryte nowotwory leczą się. I o tym pamiętajmy, żeby jednak te badania, te nowotwory próbować wykryć, tak? Dokładnie. A czy mężczyźni chorują na nowotwory piersi? Jest to niewielki procent, ale tak, zdarzają się też mężczyźni. Zdarza się, że mężczyzna na przykład do mnie przychodzi i ma asymetrię piersi. I wtedy jest skazanie, żeby jednak to USG piersi mężczyźnie zlecić, tak? To jeszcze zapytam o kobiety. Samo badanie u kobiet właśnie, jak często powinno się je wykonywać? Czy no na pewno w internecie mamy wskazania, jak to robić? Czy powinno się pytać ginekologa? W ogóle jak się tego nauczyć, żeby to robić poprawnie? No bo wiadomo, zrobimy sobie to pseudo samo badanie i uważamy, że wszystko jest okej. Ale ono powinno być jednak zrobione tak poważnie, żeby miało sens. To jest trudne.
Ja nie ukrywam, że czasami te małe guzy są trudne do wykrycia przez lekarza, więc ja się nie dziwię, że na przykład kobiety, szczególnie takie, które mają duże piersi, piersi młode są takie bardziej gruczołowe, czyli jak dotykamy tej piersi, czuć takie, no grudki, tak? I która to jest grudka, a który to jest tak naprawdę, no guz, tak? Więc badanie jest oczywiście zalecane po miesiączce, a przed owulacją i powinniśmy robić, bo znamy też swoje piersi, mniej więcej wiemy, jak one są zbudowane i być może wyłapiemy tak naprawdę ten guzek, ale nie dziwię się, że część chorych tego nowotworu nie znalazło, tak, tego guzka, więc no, tu wchodzimy jednak z badaniami chociażby na tej młodej grupie, która ma właśnie te piersi bardziej zbite i bardziej gruczołowe, żeby to było to USG piersi, tak, które powinniśmy wykonać. Po 40 roku życia samo badanie piersi, no przynajmniej żebyśmy wykonywali na wizycie lekarskiej raz do roku ginekologicznej, tak, jest takie wskazanie. No, zalecanie przynajmniej. Okej, dobrze, czyli starajmy się. A jeżeli właśnie chodzi o wyleczalność, to proszę mi powiedzieć, które nowotwory są takie najłatwiejsze do wyleczenia? No bo są takie, gdzie rokowania, wiadomo, są od razu skazane na niepowodzenie. No i próbujemy wtedy pomóc temu pacjentowi i, jak ja mówię, godnie odejść. Ale są też takie, tak wcześniej wykryte, no to wiadomo. Ale czy jest taka grupa nowotworów, które są łatwo wyleczalne? Już teraz. No ten rak jądra na przykład. On jest w miarę łatwo, dobrze rokuje i to jest taki chyba najlepiej rokujący nowotwór tak naprawdę, tak? Chociaż, no mówię, to co pani powiedziała, wcześniej wykryty rak żołądka też daje wyleczalność. Także no ciężko powiedzieć dokładnie, bo tych nowotworów jest dużo, ale na pewno taki top one, najlepszy rokujący to jest rak jądra, tak? A właśnie ja edukując się, to przeczytałam, że można wyleczyć nowotwór właśnie jakąś chorobą zakaźną, typu wstrzyknięcie bakterii, na przykład jakiejś innej choroby zakaźnej. Czy to jest prawda, czy to jest tylko jakieś... Nie, konwencjonalne leczenie. Gdyby tak było, byłoby super, ale no na pewno... Chociaż robimy szczepionki, gdzieś tam faktycznie są te szczepionki w coraz większej liczby nowotworów badane, ale no tak typowe, żeby to szczepionkowe czy nowotwór, no jeszcze nie, tak? Niestety jeszcze nie. Niestety jeszcze nie. A właśnie, a jeżeli chodzi o takie dzielenie się wiedzą, no bo oczywiście pani pracuje w szpitalu, czy państwo macie... Czy wymieniacie się tą wiedzą? No bo tak jak w Warszawie jest bardzo dużo szpitali, kilka szpitali onkologicznych, ale w Polsce mamy dużo szpitali onkologicznych. Czy wy dzielicie się tą wiedzą też z kolegami z innych krajów? Jaki jest właśnie przepływ? No bo sympozja sympozjami, oczywiście nie każdy ma dostęp do tego typu wiedzy. Czy jeżeli mamy zdiagnozowany nowotwór jakiś jeden określony, czy po prostu robimy taką burzę mózgu na terenie nawet naszego kraju i szukamy rozwiązania? Czy to jest praktykowane? Trochę tak. Może nie do końca, że od razu mamy telefony do kogoś, nie wiem, w Stanach, czy gdzie, żeby takiego pacjenta poddać badaniu klinicznemu, którego na przykład w Polsce nie ma. Ale no na przykład mamy określone typy nowotworów i są też ośrodki referencyjne. Na przykład jak mamy chorego, nie wiem, na terenie Warszawy z czerniakiem, mięsakiem, no to kierujemy do Instytutu Onkologii, gdzie jest klinika dedykowana i tam to jest rzadki nowotwór, na przykład mięsak, tam mają bardzo dużo chorych i naprawdę znają się tam na tym nowotworze najlepiej, więc jakby warto tego chorego tam wysłać, chociażby, żeby nawet lekarz się skonsultował z nami i dał nam plan działania, tak? Możemy dalej chorego leczyć, ale oni na przykład lepiej operują, bo się na tym bardziej znają, mają więcej tych mięsaków i to jest naprawdę trudne operacje i oni robią to najlepiej. Jeżeli chodzi o inne nowotwory, no to staramy się oczywiście czasami konsultować czy z konsultantem na nasze województwo, ale ogólnie rzecz biorąc to najczęstsze te spotkanie i jakby wymiana też kontaktów i znajomości jest właśnie na tych zjazdach, tak? Mamy raz do roku taki duży onkologiczny zjazd, gdzie no są wszyscy, w zasadzie starałem się być wszyscy, tam jest też ta nowa wiedza przekazywana, zresztą no są też zjazdy czy ESMO, czy ASCO europejskie albo w Stanach Zjednoczonych i jakby te doniesienia z tych właśnie zjazdów są tłumaczone na język polski i są też potem takie po ASCO, po ESMO, czyli takie w polskie konferencje, gdzie my możemy się o tych najnowszych jakby sposobach leczenia dowiedzieć, tylko też nas ogranicza program lekowy. My mamy coś takiego jak programy lekowe w onkologii Ministerstwa Zdrowia i te najnowsze leki są wprowadzone w ramach tego programu. Czyli nawet jak wiem, że jakiś lek działa, a nie mogę go zastosować czy w ramach programu, czy w ramach katalogu, to tego leczenia i tak nie mogę podać. Chyba, że dostanę zgodę na taki ratunkowy dostęp do terapii i wtedy mogę to leczenie próbować podać, ale ogólnie nas pewne
no, takie standardy polskie też trzymają, żeby to leczenie przebiegało w taki, a nie inny sposób. Tak? Chociaż powiem, że naprawdę teraz było bardzo dużo zmian i od kilku lat mamy bardzo dobre programy lekowe i na przykład w raku piersi, w raku płuca, na te czerniaki, co mówiliśmy, naprawdę aż tak bardzo nie odbiegamy od leczenia jakby w innych państwach. Tak? Jeszcze właśnie dopytam a propos tych takich specjalizacji, bo czy są właśnie szpitale onkologiczne specjalizujące się, tak jak pani powiedziała, w tym leczeniu nowotworu właśnie tego mięsaka? Czy w ogóle mamy takie centra onkologiczne specjalizujące się w określonych nowotworach? Że wiadomo, że jak już zachorujemy, to fajnie jest się jednak skierować do tego miasta czy do tego szpitala, bo wiemy, że tu mają najlepszą wiedzę. Bo jak się ktoś specjalizuje, to miał do czynienia z bardzo dużą ilością tego typu przypadków. Są ośrodki typu Narodowy Instytut Onkologii, gdzie faktycznie jakby są profilowe te szpitale, tak? Czyli jakby każde piętro tego budynku odpowiada za inny typ nowotworu. I faktycznie są tam badania kliniczne w większej liczbie, więc jeżeli na przykład mamy chorego, który akurat spełnia kryteria tego badania, to my tych chorych też wysyłamy, tak? No nasz ośrodek się... Mamy dużo nowotworów, więc my się zajmujemy głównie wszystkimi nowotworami, ale głównie przewodem pokarmowym, tak? I uważam, że akurat mimo, że nie jesteśmy kliniką nowotworu przewodu pokarmowego, to jak najbardziej to leczenie, my mamy duże doświadczenie i też to leczenie nie jest jakby, no może gorsze, tak, nazwę to w ten sposób, niż właśnie w ośrodku referencyjnym, tak? Mamy też jakieś badania kliniczne, ale jeżeli chodzi o taki szpital, który ma taki typowy podział i jest no najbardziej referencyjny w województwie mazowieckim, no to jest Narodowy Instytut Onkologii, tak. Okay. Chociaż no kolejki tak, są tam właśnie bardzo duże też, tak. To prawda. A proszę mi właśnie powiedzieć o dziedziczeniu. No bo czy prawdą jest, że jeżeli mamy w rodzinie osoby, które wcześniej chorowały na nowotwory, to czy nowotwory są dziedziczone, czy... No bo to jest taka też specyficzna komórka, która nam się rozwija właśnie w jakimś przypadku, czy się mocniej stresujemy, czy coś nam się w życiu zdarzyło, czy też na coś zachorowaliśmy i nam się te komórki uaktywniły. Właśnie czy to też jest spowodowane dziedziczeniem, czy to jest właśnie tylko spowodowane czynnikami zewnętrznymi, no bo czasami też w zależności od tego, mieszkamy w środowisku, które jest mocno zanieczyszczone, to też uaktywnia te komórki nowotworowe. Od czego zależy, że chorujemy? Może tak. Jak najbardziej dziedziczne są też nowotwory i teraz chyba najbardziej powszechne są mutacje genu BRCA1-2. Teraz te geny są popularne. Kiedyś charakterystyczne dla raka piersi i tutaj był prowadzony, te chore były w opiece poradni genetycznej, ich rodziny właśnie były objęte tą opieką poradni, bo niestety jest ryzyko, że jeżeli chora ma mutację BRCA1-2, no to któreś na przykład z jej dzieci też może mieć tą mutację, co w perspektywie jakiegoś czasu spowoduje, że może mieć też chorobę nowotworową, tak? I teraz na przykład okazało się, że ta mutacja nie jest tylko w raku piersi, jest też w raku jajnika, jest też w raku prostaty i w raku trzustki. Więc podejrzewam, że niedługo będziemy szli dalej i na przykład ten lek, o który walczyła Cora Olaparib w raku jajnika, teraz jest stosowany w tych nowotworach, co powiedziałam, tak? Jest bardzo dobrym efektem, więc jak najbardziej dużo nowotworów ma tło genetyczne, dziedziczne, dlatego też ważne, żeby, tego jest za mało w Polsce, poradni genetycznych, żeby ci chorzy i rodziny były objęte opieką tych poradni genetycznych, żeby można było te badania im wykonać i żeby byli potem objęci takim lepszym screeningiem, tak? Na przykład przy raku jajka grubego mówiłyśmy, że kolonoskopia 50. rok życia. Ale jak miałam, nie wiem, tatę, dziadka, krewnych pierwszego stopnia, który miał chorobę nowotworową właśnie przewodu pokarmowego jajka grubego, to robimy kolonoskopię już po 40. roku życia, więc jesteśmy objęci jakby troszeczkę większym nadzorem onkologicznym, tak? Tak samo chore z mutacją, pacjentki z mutacją BRCA, które mają chorobę nowotworową, może ich rodziny, tak? To też muszą być objęte wcześniej badaniami kontrolnymi, robić też rezonans wtedy piersi u tych kobiet jako badanie właśnie przesiewowe. Wiadomo, że zaleca się tym chorym usunięcie na przykład czy piersi, czy jajników, żeby ta choroba się nie rozwinęła. To daje nawet 90-70% szanse, że ten nowotwór nie pojawi się, tak? Więc no, warto te chore, znaczy te rodziny pacjentów obejmować opieką genetyczną. No właśnie, tego jeszcze w naszym kraju nie ma, ale chyba samoświadomość powinna w nas też zapalić właśnie to określone czerwone światło, że jeżeli mieliśmy w rodzinie, na tej najbliższej, mama, babcia, czy właśnie dziadek, ojciec, jakąś chorobę nowotworową, no to miło by było właśnie w tym w ogóle przebadać się. I czy są takie badania, taki skan naszego organizmu, żeby sprawdzić, czy no oprócz tych badań genetycznych, że mamy skłonności do jakiegokolwiek nowotworu, czy w ogóle u nas czegoś takiego nie ma, czy w ogóle jest coś takiego na świecie? Znaczy można
badać swój profil genów, tak? Jakieś mutacji, które mamy ryzyko mieć i które nas obciążą. Oczywiście można takie badanie zrobić, nie jest to standardowym badaniem. I też na przykład no, w ramach tej poradni genetycznej, czyli na NFZ, tak, taką wizytę, no to obejmują nas opieką pod kątem jakichś tam chorób nowotworowych, tak? Więc jakby to jest celowana trochę opieka genetyczna. No mówię, ich bardzo mało jest ośrodków i czas oczekiwania jest dosyć długi, no ale myślę, że nawet poczekając pół roku chyba też warto się zapisać, żeby ograniczyć na przykład albo wiedzieć, że no nie, mam tą mutację i na te nowotwory, które się dziedziczą z konkretną mutacją, nawet no nie ma typowych badań przesiewowych, tak? Nie, mamy raka trzustki, który ma mutację BRCA1-2, nie mamy badania przesiewowego raka trzustki, tak? Nawet wykonywane co pół roku USG nie uchroni nas przed tym nowotworem, tak? No. Szczególnie, że on daje bardzo późne objawy, tak naprawdę, no właśnie. Objawy daje, kiedy na ogół nie jest już operacyjną chorobą, albo przerzutową niestety, tak? Tak, to prawda. Już zachorowaliśmy, wyleczyliśmy się, bo bardzo wielu osobom to się na szczęście udaje. Proszę mi powiedzieć, jaka jest profilaktyka po już zachorowaniu, co powinniśmy robić, jak też często zgłaszać się do lekarza, no i też co powinna robić nasza rodzina, bo generalnie wsparcie rodziny to i w chorobie, i po chorobie jest bardzo ważne. Jakie pani ma na to zdanie, jaką ma pani na to receptę? Ja mam trochę wygodną sytuację, bo moi chorzy, których ja prowadzę na oddziale i dostają chemioterapię, powiedzmy właśnie uzupełniającą już po leczeniu, albo nie wymagają tej chemioterapii, są pod opieką poradni onkologicznej, więc ja z tymi chorymi się spotykam i mamy w każdym nowotworze jakby taki follow-up, czyli obserwację chorego co pewien okres czasu, tak? Czasami są to co 3 miesiące wizyty, przez 2 lata, potem co pół roku, więc jakby każda choroba ma troszeczkę inną częstotliwość wizyt kontrolnych, ale są to wizyty, na których my zlecamy na przykład kontrolne tomografie komputerowe, sprawdzamy markery i dzięki temu, po to są te częstotliwości takie dosyć częste, żebyśmy na przykład czy wznowę choroby, czy właśnie te przerzuty u tego chorego wyłapali szybciej, żeby była możliwość, nie wiem, no powiedzmy znajdziemy pojedynczy przewód do wątroby, czy z nowotworu piersi, czy z nowotworu i tak grubego, możemy ten przerzut wyoperować i chory dalej będzie bez aktywnej choroby nowotworowej. Więc po to ci pacjenci są pod opieką onkologa, żeby była to opieka prowadzona no, regularnie i w miarę przez lekarza, który wie, jak to on follow-up prowadzić. Chociaż na przykład dzisiaj miałam pacjentkę z rakiem piersi, która ma wznowę nowotworu po 20 latach. Wydawałoby się, że już ma spokój. Tak, i miała ten lepszy nowotwór hormonowrażliwy, minęło 20 lat. Była pandemia, nie zrobiła sobie przez kilka ostatnich lat badań kontrolnych i teraz niestety ma w drugiej piersi wznowę choroby. Na szczęście wyoperowaną, ale ogólnie my mamy taki, no, szczególnie to właśnie te ośrodki duże, o których mówiłyśmy, są widełki czasowe. 5 lat opieka u onkologa, potem u lekarza pierwszego kontaktu. Ogólnie fajnie, tylko żeby ktoś tego pilnował i te badania robił. Wiadomo, że lekarz pierwszego kontaktu, taki na NFZ, tak, nie zleci nam tomografii na przykład, tak, która czasami jest też konieczna. Więc no, być może patrząc, że nawet te nowotwory piersi, które mówię, dobrze rokuje nowotwór hormonowrażliwy i nie, na ogół mówi się 15 lat, no okej, to już chory jest wyleczony z choroby nowotworowej, ale jednak potrafi po 20 latach wrócić, więc być może, nie wiem, wyłapany troszkę wcześniej, jednak by tej chorej na przykład nie dał zmian w węzłach chłonnych, które już miała, tak, więc tutaj raczej prowadzimy to my, tą opiekę nad pacjentem. No i pacjent na ogół przychodzi sam albo z rodziną i ta rodzina jest bardzo ważna, bo szczególnie mówimy też o mężczyznach w tym listopadzie. Tak. Część mężczyzn to takie zagubione dzieci. Jak my pytamy, a dlaczego, na przykład jak mamy gdzieś tam gabinet lekarski i jest przy mnie jedno krzesełko dla pacjenta, no a drugie jest obok, tak troszkę dla rodziny, to za każdym razem mężczyzna siada tak obok, to żona tutaj pani wszystko powie. Więc, tak, bo ona wszystko wie, żona dokładnie. Wszystko wie. A co panu? A to żona powie. Więc no, ci pacjenci potrzebują naprawdę dużego wsparcia tej drugiej osoby i no niestety no, z chorym choruje cała trochę rodzina, tak? Szczególnie ta, co przy nim mieszka, jest najbliżej i musi go wspierać. Rozumiem, a proszę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o psychologię, właśnie czy takie wsparcie, opieka psychologiczna w chorobie jest ważna i w ogóle czy u nas w kraju jest to stosowane, bo sama informacja o chorobie to jest rzecz bardzo trudna do przyswojenia i dla pacjenta i na pewno dla rodziny, ale później sam proces leczenia i to, żeby ten pacjent chciał się leczyć, bo to wcale nie jest takie proste, nie każdy chce się leczyć, czy mamy właśnie też opiekę psychologiczną, która towarzyszy leczeniu normalnemu na nowotwory? Znaczy wymogiem chyba każdego oddziału onkologicznego jest właśnie psycholog kliniczny, tak, który się specjalizuje w onkologii. My na przykład też mamy na oddziale panią psycholog i gdzieś każdy chory, który trafia z rozpoznaniem choroby nowotworowej, zasady tą wizytę u psychologa, no psycholog do niego idzie, proponuje rozmowę. Część chorych się zgadza. Część chorych się nie zgadza, tak? I no ciężko czasami na przykład przychodzi właśnie ta rodzina i mówi, pani doktor, no on ma depresję. Pani mu powie, żeby porozmawiać z panią psycholog.
i rozmawiam z chorym, a ja się bardzo dobrze czuję, ja nie mam żadnej depresji. I ten chory czasami naprawdę mi neguje, jak posłucham rodziny, a chorego, to dwóch różnych pacjentów, tak? I tak samo przychodzi pani psycholog, a ja dziękuję, ja nie mam żadnego problemu, ja tu może kolega porozmawia, tak? Więc tak naprawdę, no i jestem psycholog, ale nie każdy potrafi jednak korzystać, a na przykład przy chorobach chociażby trzustki, depresja bardzo współistnieje z chorobą trzustki, często to jest pierwszy objaw nawet tej choroby, więc i to jest naukowo udowodnione, że jakby depresja, która jest leczona i chory jest w lepszym stanie psychicznym, to lepiej się leczy. Więc naprawdę tak, ja zawsze mówię do chorych, że warto poleczyć się na tą depresję, żeby potem mieć lepsze wyniki tego leczenia onkologicznego. I to znacząco lepsze, tak. W ogóle nastrój w życiu pozytywny też ułatwia nam życie, więc w leczeniu powinniśmy, ja nie mówię, że uśmiechać się i cały czas uważać, że mamy tęczę nad sobą, bo tak nie jest, ale rzeczywiście pozytywnie do tego podchodzić i chcieć się leczyć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Mówię, bardzo dużo osób właśnie wypiera to, że nie potrzebuje generalnie, właśnie rak to wyrok i tak to bardzo często jest odbierane. A jeżeli chodzi o hospicja, czy miała pani do czynienia w ogóle z tą instytucją, czy to jest tylko instytucja, która pomaga, jak ja to mówię, godnie umrzeć, czy też jest tam jakieś leczenie pacjentów, bo ja nie mam takiego doświadczenia, na szczęście, ale właśnie chciałam też tę kwestię poruszyć. Na pewno pomaga też godnie umrzeć. No jest to taki etap ostatni pacjenta, tak? Że jeżeli gdzieś rodzina nie jest w stanie zaopiekować się pacjentem, a my już niestety nie możemy tego leczenia onkologicznego przeprowadzić tego chorego, to czasami naprawdę dla chorego i dla rodziny też jest lepiej, żeby chory był w tym hospicjum, gdzie ma opiekę lekarską, pielęgniarską, niż czasami w domu, gdzie rodzina po prostu no, nie jest lekarzami i zupełnie nie potrafi sobie z tym poradzić, tak? No, mamy takie rodziny, które gdzieś pacjenci, na przykład nie wiem, z rakiem płuca mają duszność. I ja się nie dziwię, że jeżeli ktoś w domu bliski się dusi, to ta rodzina, mimo że wie, że to już jest końcówka, tak? Że być może no nie pomożemy już, tak? W szpitalu też nie pomożemy na tą duszność, no wynika ona z choroby, oprócz tlenu nie wiele więcej damy, to ta rodzina jednak sięga po telefon i dzwoni po to pogotowie, tak? I czasami ten chory niestety do nas przyjeżdża i umiera po dobie albo nawet na niecałej dobie, tak? I potem ta rodzina ojej, no to chcieliśmy do końca, żeby tato był w domu na przykład, tak? Jest im strasznie ciężko, ale ja się im też troszeczkę nie dziwię, więc takich pacjentów, którzy widzimy, że gdzieś ta choroba już jest bardzo zaawansowana, my na przykład mówimy, że jest taka forma. Jest taka forma hospicjum, to nie znaczy, że ktoś nie chce tego chorego w domu. Absolutnie to nie jest nie. to, że poddajemy się i nie potrafimy, tylko chcemy temu chorobu pomóc. Znaczy mamy nawet kolegę na oddziale, który w hospicjum pracuje. I naprawdę część tych chorych z tego hospicjum przyjeżdża na chemioterapię. Teraz się trochę czasy zmieniły, tak? Okay. To nie jest jak kiedyś. Kiedyś był taki, pamiętam, 10 lat temu, taka karteczka, i że ja kieruję chorego pod objęć hospicjum, tak? Ale ja już nie będę trzeba chorego onkologicznego. To był warunek. Ja już nie dam chemioterapii, to chory trafi do hospicjum. I teraz jeszcze niektórzy powielają tą formułę, co jest absolutnie nieprawdą, bo może być chory pod opieką hospicjum domowego czy stacjonarnego i może ten chory przyjeżdżać na leczenie onkologiczne. Ja na przykład chorym, nie wiem, bólowym, którzy gdzieś tam wiem, że się mogą odwodnić, bardzo zalecam, żeby był pod tą opieką hospicjum domowego, ponieważ jest tym chorym łatwiej, łatwiej jest rodzinie, oni się czują bezpiecznie, bo jak mnie zacznie boleć, a pani nie będzie akurat w pracy, albo nie mam tej wizyty, rodziny nie przyjedzie, bo nie wie na przykład, jakie leki zaordynować, bo często się tak niestety zdarza, to ten lekarz jest na telefon i przyjedzie i mi pomoże. I naprawdę, ja bardzo polecam to hospicjum domowe, nawet u chorego, który nie jest w stanie aż tak jakby, jak to dla chorych złym, to ja do hospicjum, oj, to już ze mną nic nie będzie, oni mnie nie będą leczyli. To jest nieprawda, tak? A hospicjum stacjonarne, na przykład naprawdę mamy chorych, którzy wychodzą z tego hospicjum też i to nie pojedynczy przypadek i którzy do nas przyjeżdżają na leczenie. Na przykład czasami chorzy są sami, tak? Nie mają rodziny. No właśnie, tak. I mieliśmy taką panią, która miała chyba 70 lat i może 90. I on był już w jakimś domu opieki, i ona zachorowała na nowotwór, raka trzustki. I ona zamieszkała w tym hospicjum chodząca pacjentka, bo nie miała żadnej opieki. I potem jak my zaczęliśmy tą chemioterapią panią leczyć i pani się jeszcze bardziej poprawiła i odważyła się, wróciła do domu. I przez rok chyba mieszkała nawet sama w domu, więc jeździła tego męża, odwiedzać go, pomagać mu. I to było takie bardzo spektakularne, że chory z tego hospicjum może wyjść
I w takiej dobrej formie, tak? No to dziękuję, że pani to powiedziała, bo rzeczywiście hospicjum to jest też traktowane jako, jako takie miejsce, gdzie w zasadzie ostatnie i stamtąd już no, nie trafiamy nigdzie, tylko w to jedno jedyne słuszne albo nie miejsce. Więc tego też się nie wolno bać. A jeszcze chciałam zapytać o tak zwaną szybką ścieżkę onkologiczną. Czy to w ogóle w naszym kraju działa? I czy ona jest naprawdę na tyle szybka, żeby pomóc? Mam swoje doświadczenie w tej kwestii, więc ja mam trochę negatywne podejście. Proszę mi powiedzieć, jak to naprawdę jest i jakie ma pani doświadczenie? Żeby nie podpaść, nie? Czy działa? Ogólnie powinna działać, tak? Powinna być diagnoza od wystawienia tej karty onkologicznej do rozpoznania i powiedzmy planu już tego konsylium, tak? Jak leczymy chorego? 2 tygodnie. To jest bardzo krótki okres czasu i czasami nie do końca realny. Ponieważ, no, nie wiem, powiedzmy ma chory... No, guza trzustki, tak? I ten guz wygląda tak, no, podejrzanie, raczej nowotworowo, no więc musimy, żeby my na przykład dać chemioterapię albo, no, chirurdzy troszeczkę inaczej, bo teraz są zalecenia, że takie guzy, które wyglądają wyjątkowo jak nowotworowe, operujemy bez badań histopatologicznego. Ale jeżeli trzeba to badań histopatologiczne, no to sam wynik to już jest 2 tygodnie. Tak. Więc chory trafia, robimy tomografię, no to tak tydzień na szybciej. Potem 2 tygodnie histopatologa, już mamy 3 tygodnie. Potem się zwołuje konsylium. No, a choroba gdzieś tam postępuje. Trwa. I ja na przykład, moi chorzy najbardziej nie lubią tego pierwszego etapu. I ja dostaję naprawdę dużo telefonów. Pani doktor, nie ma jeszcze, nie ma wyniku. Ojeju, a ja jestem nieleczony, tak? I na przykład teraz mam chorego, który się diagnozuje już 5 roku na bóle brzucha. Ma dużego, 10 centymetrów guz, ma wątroby, tak? I wygląda jak przerzutowy. No więc stwierdziliśmy na konsylium, że pobierzemy ten wycinek. No i chory do mnie trafił teraz, tydzień temu. I on mówi, pani doktor, bo ja nikt mnie nie leczy. Już każdy na mnie postawił kreskę. Wie pan co, ja pana znam tydzień czasu. I już ma pan konsylium, ma pan termin zaplanowany biopsji. I faktycznie, no ja zrobiłam to, żeby to było w ciągu 2 tygodni. Aczkolwiek, no razem z rozpoznaniem, no to nie ukrywajmy, że to nie będzie 2 tygodnie, to będzie 3 tygodnie tego, tak? Jakby weryfikacji tej choroby, tak? Ale tu też trochę chyba w chorobach nowotworowych przeszkadza internet albo takie literalne czytanie tego, co tam jest napisane, bo jak zachorujemy, wszystko jedno, na cokolwiek, no to rzeczywiście googlujemy, na czym ta choroba polega, czym się leczyć i gdzie się skierować. Więc jeżeli chodzi o nowotwory, to czytamy i generalnie wyciągamy wnioski, że jeżeli mam nowotwór, no, czy wątroby, czy trzustki, no to można złożyć ręce i czekać na tak zwany koniec. I bardzo dużo osób boi się podjąć właśnie wyzwanie, żeby zacząć się leczyć. A tak jak powiedziałyśmy, czas naprawdę tu gra rolę. Im szybciej, tym lepiej. Tak. Jeszcze właśnie proszę powiedzieć, bo bardzo często właśnie ludzie myślą, że zachorowałem, no to już mam jakiś wyrok i rzeczywiście negują totalnie leczenie. Jak ich przekonać do tego, że jednak warto pójść i zrobić przynajmniej podstawowe badania i zacząć się diagnozować i zacząć się przede wszystkim leczyć? Czy można jakoś to zrobić? No bo ja wiem, że to zależy od człowieka, tak jak wszystko. No, ale mimo wszystko, czy mamy wpływ na tę drugą osobę, jak ją zachęcić do tego, żeby zaczęła się badać? Może taki teraz slogan, że rak to nie wyrok, ale tak trochę jest. No, mamy pacjentów naprawdę z zaawansowaną przerzutową chorobą nowotworową, nawet to będzie czasami nowotwór trzustki, którzy nie żyją standardowo, jak otworzymy właśnie internet, no i googlamy, nie? 5 lat, no to 5% średnio, średnio 5-6 miesięcy, no to też nie bardzo. No to faktycznie, no ja sobie pojadę na Wyspy Kanaryjskie tak, gdzieś tam. Właśnie. A po co się będę leczył? Jeszcze ta chemia, te działania niepożądane, ale leczenie się zmienia. Mamy coraz lepsze też leczenia i dzięki temu ta przeżywalność tych pacjentów jest naprawdę dłuższa. Zresztą ten chory na ogół ma objawy, tak? Chociażby bóle, tak? Raku trzustki, silne bóle kręgosłupa, bóle takie opasujące brzucha i chemioterapia też działa przeciwbólowo, tak? I naprawdę mamy chorych, którzy potrafią żyć kilka ładnych lat z zaawansowaną chorobą nowotworową. Oczywiście to, nie wiem, 3 lata. Ja mam teraz pacjenta, którego zaczęłam leczyć w lutym tamtego roku. Mamy listopad 2023 roku i chory jest na jednej linii leczenia. Chory niewyoperowany, z przerzutową chorobą do wątroby i do płuc i cały czas ma to samo leczenie. Ta choroba się zmniejsza, tak? Nie jakoś drastycznie, no tam o 20% w każdej tomografii. Teraz na przykład ma stabilizację. Ale
on wygląda jak pączek w maśle. No, pacjent przytył, jeździ co pół roku na jakieś większe wakacje, co miesiąc na mniejsze. Naprawdę żyje. Ma powikłania naszego też leczenia, bo tam troszkę nogi mu zbrękły, trochę ma polineuropatii, ale żyje na jednej na razie linii leczenia i gdzieś tam przed sobą ma jeszcze perspektywy innych linii, bo to leczenie, no mówię, bardzo się zmieniło. Ja mam też chorego z rakiem jelita grubego, co może będzie bardziej przekonywujące jeszcze. Chory, który ja zaczęłam pracę i akurat to był mój taki jeden z pierwszych pacjentów i mam go do dziś. I to był chory, który był leczony z powodu przerzutowego raka jelita grubego do wątroby. Ja dwa razy pana kierowałam na operację zmian w wątrobie, dawałam dwie linie chemioterapii. Kiedy już myślałam, że udało się, zrobiłam tomografię i pierwsza po tej drugiej operacji są nowe zmiany w wątrobie. I zostało wtedy leczenie trzeciej linii w programie lekowym, tak zwane celowane. Teraz my mamy to w pierwszej linii leczenia, wtedy w trzeciej. I ten chory przez ten okres czasu, czyli od 13 roku do teraz, przyjmuje tą samą chemioterapię. To jest jakby ten lek celowany. Raz na dwa tygodnie, jeden wlew, krótki. I po roku te zmiany wątroby zniknęły. Po prostu w tomografii już nie było opisywane, tak? Więc mimo, że on dalej ma tą aktywną chorobę, i wiadomo, że no musimy, nie wiemy, co byśmy zrobili, jakbyśmy pana nie leczyli. Teraz się zmienił program lekowy i można właśnie chorego, który nie ma zmian, nie leczyć na przykład i zacząć włączyć to leczenie, kiedy będą. Wtedy jakbyśmy odstawili, no to już pan nie wróci do tego leczenia najlepszego. Tak, są to drogie też leczenie. Ale no ten pan, mimo wiedząc, że ma jakieś tam powikłania, bo są tutaj... To ten lek daje takie zmiany skórne, taką wysypkę, taki trądzik. No wiadomo, że mężczyzna 60 lat, trądzik, nie? Ale ogólnie no dzięki temu żyje i żyje lat naprawdę 10 z chorobą, która była nam na starcie zaawansowana. Nie będzie to każdy, tak? I zawsze moi pacjenci mówią, pani doktor, no wiadomo, ile mi zostało? Ja tam sprawdziłem, że tak mało, a ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja mam pięciu chorych pierwszorazowych. Niech to będzie rak trzustki. Ja nie wiem, czy ten będzie miał to jedno leczenie przez dwa miesiące, czy, bo to dwa kursy jest tomografia, tak? Czy dwa kursy, czy cztery, czy dziesięć, czy dwadzieścia. I pamiętam ostatnio mój chory tak fajnie powiedział, że pani doktor, ja panią teraz rozumiem, a on się leczy już pół roku. Dlaczego pani mi nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ile ja będę się leczył? Bo ja widzę, że na korytarzu tego już nie ma, ten się czuje lepiej, ten gorzej. I oni wyglądali wszyscy tak samo, jak byli w jednym wieku. My tego nie wiemy. Myślę, że za kilkadziesiąt lat będziemy mądrzejsi, może za kilkanaście. Poznamy genetykę dokładnie tych guzów, będziemy leczyć celowanie i pewnie będziemy w tym jeszcze lepsi, tak? A na razie to niestety nie wszystko nam jest też znane, tak? Tak, ale jest to bardzo ważne, że wchodzą coraz to nowe metody, naprawdę. Tak. I to właśnie to leczenie celowane, to uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Tak. Bo to jest coraz bardziej właśnie skuteczne i też nie obciąża aż tak mocno, tak jak chemia, organizmu. Tak, immunoterapia. No właśnie. Immunoterapia w każdym teraz nowotworze praktycznie jest i naprawdę bardzo ma dobre... gdzieś tam rezultaty tego leczenia i spektakularne. Przecież rak płuca, który jeszcze jakiś czas temu, no jak ja zaczynam przygodę z onkologią, to rak płuca to w ogóle chory... Tak. No nie, nie, rok czasu, no nie, no wiadomo, bardzo krótko. A teraz właśnie robimy też mutacje, tak? Jakieś alkirosy, anty-GFR-y i robimy PDL-e pod kątem immunoterapii. I na przykład jak są te mutacje w gruczołowym, co powiedziałam wcześniejsze, to ci chorzy naprawdę żyją po kilka ładnych lat, dosięgając do kilkunastu czasami, tak? Na immunoterapii też to leczenie się znacznie wydłużyło, więc naprawdę mamy dużo lepsze leczenie i co powinno chorych zachęcać, że okej, mam nowotwór, nawet zaawansowany, ale no spróbujmy, tak? Spróbujmy, a nuż się akurat temu choremu uda, bo jest szansa. Też warto, uważam, mówić nawet w najbliższym otoczeniu, najbliższej rodzinie o tym, że coś mi dolega, bo jeżeli się człowiek wstydzi, boi, no to może ktoś z tej rodziny rzeczywiście weźmie go za rękę i zaprowadzi do lekarza nawet tego pierwszego kontaktu, żeby dalej się zacząć diagnozować i też go poprowadzić, bo moje szczególnie osoby starsze to naprawdę same nie zachorowały, wiedzą, że coś im zachorowały, nawet jeszcze nie wiedzą, że zachorowały, że coś im dolega i naprawdę nie wiedzą, co zrobić. To jest też trochę przerażające. No, dlatego najbliższe otoczenie, jeżeli chodzi o choroby, w ogóle o zdrowie, jest bardzo, bardzo ważne. A jeszcze zapytam tak trochę przewrotnie o tak zwane leczenie alternatywne. Czy w ogóle pani się z tym zgadza, jeżeli chodzi... No bo ludzie jak usłyszą, że mają nowotwór, no to oczywiście idą, chemia, wszelkiego rodzaju, przyjmują najróżniejsze metody leczenia. Ci, co chcą się wyleczyć, to próbują, ale też szukają właśnie tych takich alternatywnych pomysłów. Czy jakie ma pani na to zdanie? Czy warto? Czy to w ogóle jest użyteczne? Czy to daje jakieś efekty? Oczywiście, prawie, no, może nie każdy, ale dużo chorych szuka, tak? Wielu chorych szuka tej alternatywy.
ja też nie, powiem tak, nie do końca znam każde metody nawet tego leczenia alternatywnego. Część znam i na przykład wiem, że chociażby wlewy witaminy C, tak? Toczyły się badania, normalne badania kliniczne z tym wlewem i te badania nie wyszły jakoś tak spektakularnie, na pewno lepiej niż chemioterapia, więc na tej podstawie możemy powiedzieć, że te wlewy no nie są takie cudowne, jak gdzieś tam ogłaszają się. Są też zdecydowanie inne jeszcze, już mój pacjent z tym przyniósł mi taką rozpiskę chyba 10 wlewów różnych, naprawdę różnych i mówi, czy ja mogę sobie to wlać, tak? Każdy oczywiście kosztuje pewne pieniążki. Właśnie. I no nie mamy badań, jak mamy badanie randomizowane, nie wiem, z jakimś lekiem trzeciej fazy, pierwszej fazy, drugiej, potem trzeciej fazy, mamy pewną grupę populacji, zbierane działanie niepożądane, mamy porównanie, że czasami są to badania na przykład versus placebo, tak? Czyli nie wiem, podajemy jakiś lek jak raku piersi, na przykład hormonoterapię, a mamy w drugiej linii placebo, w pierwszej linii placebo i hormonoterapia, a w drugiej lek badany, na przykład teraz te inhibitory CDK4-6 i hormonoterapia. Czyli mamy jednak lek, tak? I ten nowy jest badany z placebo, tak? I widzimy, że jeżeli mamy tą grupę z tym lekiem badanym i tam jest super wyższe przeżycie, nie wiem, o rok na przykład, no to znaczy, że ten lek działa. Jakbym miała takie dane co do tych wszystkich niekonwencjonalnych, tak, alternatywnych sposobów leczenia i bym miała tą dokumentację, zapoznałabym się z nimi, to bym prawie, wie pan, no to tak, to ma super. Tutaj jak chorzy brali, to jest lepiej. Tutaj jak brali, to nie do końca działa. A takich badań na ogół nie ma. Więc też, żebym ja była wiarygodna w tym i to też musiałabym mieć tą literaturę. No jestem też lekarzem, tak? Więc no, ogólnie my faktycznie jakoś tradycyjna medycyna nie do końca się z tą alternatywną łączy. Oczywiście, jeżeli to chodzi o jakąś dietę, coś tam wyeliminowanie, ale też rozsądne. Bo jak na przykład widzę chorego, nie wiem, z rakiem żołądka, czy z jakimś nowym przewodu pokarmowego i na przykład pani, która już nie wiem tego i on mi chudnie. I on mi chudnie tej diecie, co ja bardzo nie lubię, jak mi chory chudnie. Bo ja zawsze jak chory mówi, że przytyłem 20 kg i dobrze, super. Ja wiem, że jest za dużo, no to popracujemy, ale to znaczy, że chory zdrowieje. Tak. A jak chory nie dojrze, chudnie z choroby, jeszcze z tej restrykcyjnej diety, to i ja widzę, że na przykład ten chory stoi przed ladą sklepową i ja nie kupiłem tego, bo nie mogę, tak? Bo mi zabronili. A nie ma na to twardych papierów. No to tego chorego też mi po prostu jest szkoda, że nie aż tak restrykcyjnie. Mimo wszystko zdrowe jedzenie, jak mówiłyśmy, tak? Zdrowy styl życia. I mam chore na przykład, które, nie wiem, biegają, jeżdżą na rowerze. I naprawdę to leczenie też dużo lepiej przebiega, jak ten chory to ma prawda. Tą aktywność. Ale no, to musimy mieć to przebadane, uważam, tak? Znaczy, żeby była aktywność, też trzeba mieć siłę, ale rzeczywiście trzeba szukać tych pozytywnych aspektów, trzeba sobie życie umilać, uprzyjemniać, nie mówiąc, że to może być mój ostatni dzień życia, bo to nie tędy droga, ale rzeczywiście trzeba się starać, żeby w jakiś sposób ten czas sobie organizować, właśnie żeby też dużo odpoczywać naprawdę i tak łapać te tak zwane endorfiny. A jeszcze zapytam o psychikę, no bo jest pani lekarzem, onkologiem, to jest naprawdę bardzo trudna specjalizacja. Jak pani sobie na co dzień, będąc kobietą, gdzie my jesteśmy totalnie bardziej empatyczne, wydaje się, na pewno jesteśmy matkami, więc opiekujemy się, w ogóle mamy instynkt opiekuńczy taki wdrukowany. Jak pani sobie radzi właśnie z byciem lekarzem, onkologiem, z rozmowami z tymi pacjentami, z odchodzeniem tych pacjentów, no bo oczywiście, jeżeli pacjent zdrowieje i wychodzi, jest wszystko w porządku i czekamy, diagnozujemy go i się cieszymy, że jak co 5 lat się nic złego nie wydarzy, no ale nie zawsze tak jest, więc proszę mi właśnie powiedzieć, co pani robi, żeby funkcjonować normalnie jako człowiek przede wszystkim? Jest to bardzo trudne. Na pewno jest mi teraz dużo łatwiej po tych 10 latach niż na początku. Ja dokładnie pamiętam moją pierwszą pacjentkę, która odchodziła na oddziale. I rodzina płakała, ja zamykałam drzwi i płakałam z nimi. Po prostu naprawdę byłam bezsilna, żeby coś tej chorej pomóc. Znaczy, starałam się pomóc jej godnie odejść, ale nic więcej niestety nie mogłam zrobić. I jak gdzieś tak na początku jesteśmy tymi lekarzami, szczególnie onkologami, my też nie mamy takiego wsparcia. Pewnie nam by się to wsparcie psychologów przydało nieraz. I dużo moich koleżanek zaczynało tą specjalizację ze mną. I zostałyśmy tylko 2, chyba z 6, tak? Nie każdy wybrał tą ścieżkę, nie każdy dał radę, zrezygnował z jakiegoś powodu. Właśnie nieraz sobie z tym po prostu nie radził, tak? I mi na przykład teraz, jak mam 2 małych dzieci, szczerze powiedziawszy, jest troszeczkę łatwiej, bo ja idę do domu, one uśmiechają się, podbiegają, mamo, bawimy się i ja zapominam trochę, tak? Wracam do pracy i znowu no, przypominam sobie i ostatnio na przykład zbieraliśmy tam bazę pacjentów akurat do takiej naszego takiego doświadczenia, jak u nas jest z leczeniem pewnej chemioterapii i ja część tych moich chorych też tam oczywiście było, których już nie ma. Ja tych chorych pamiętam, tak? Pamiętam ten, to był taki pacjent, tu na przykład ten robił to był kimś, tak? A drugi przychodził z żoną i na przykład zawsze lubił jakieś ciasteczko,
maseczka konkretna. I ja na przykład to w głowie pamiętam tych chorych i to jest takie, znaczy pozytywne, że ja bardzo, bardzo lubię na przykład, jak rodzina czasami da mi znać, chociaż jest mi z tym ciężko, ale wiadomo, że jak chory nie wraca, nie pojawia się, no to może znaczyć jedno. Albo coś się stało, albo się dzieje. I na przykład jak rodzina podziękuje na koniec, że ja bardzo dziękuję za to wsparcie i że na przykład tato czy mąż odszedł. I jest mi bardzo ciężko z tym, ale też widzę, że no to, co robimy, ma też sens, tak? Że trochę na przykład dziękuję, że pani doktor pomagała, że on zawsze mógł na przykład liczyć, że zadzwonił, czuł się pewnie. I to jest dla nas też bardzo ważne. No, to nie jest może odskocznia, tak? Ale jest to jakiś sposób też nasz radzenia sobie z tym prowadzeniem etapem pacjenta. Bo ja czasami to porównuję jak do takiej, niestety pacjent taka świeczuszka troszkę, tak? Że przychodzi, wygląda tak jak my, tak? Odżywiony, nawet z jakąś chorobą, taką właśnie, która no źle rokuje, powiedzmy ten rak trzustki, tak? I tak za każdym razem, jak to leczenie tak idzie średnio, to tak gaśnie, tak? I tak gaśnie. I ja widzę to, tak? Ja widzę, że już chudnie ten pacjent, że gorzej wygląda. I mimo, że ci chorzy często się oszukują. I pani doktor, ja z tego wyjdę, prawda? No wiadomo, że tego chorego nie można wyprowadzać też, ale ja no tak też troszeczkę widzę z doświadczenia swojego, że ojaj, no może być ciężko i też mi jest z tym trudno, tak? Na pewno jest mi z tym trudno, ale mówię, ten dom chyba mi pomaga właśnie jako odskocznia, tak? Super, cieszę się bardzo i dziękuję za to, co pani robi. W ogóle dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Apelujemy do tego, o to, żeby się badać, żeby wprowadzać tę profilaktykę w życie, nie tylko w październiku i w listopadzie. Po prostu pamiętajmy o sobie, uśmiechajmy się. Ja zawsze powtarzam, że trzeba się uśmiechać i naprawdę starajmy się być radośni. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za te wszystkie rady. Dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich do polubienia Horyzontów Rynku i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję. Dziękujemy.